To jest seria Multiplo na Saharę, w której jedziemy autem z Krakowa na pustynię ponad 5000 km w jedną stronę. Teraz serio, to zdecydowanie najgorszy moment całego wyjazdu. Najpierw kury, a teraz ja i operator Kuba rozchorowaliśmy się na maksa i musieliśmy zrezygnować z całego dnia atrakcji. O kurde kochani, lekka dyntka. Pojawiła się choroba na horyzoncie. Musimy z nią walczyć. Kupuję sobie jakieś leki i lecimy. Kuba za kamerą też chory. Chory? No i to tak konkretnie. No ja też. Jest naprawdę ciężko, znaczy na, Kuryś już swoje odchorował na samym początku. Ja jestem teraz już, wydaje mi się, tak w 80% git. No właśnie, ale dzisiaj rano Kubuś i kurczę Przemo nam tutaj troszkę się zgięli. My obudziliśmy się z Barkiem i słyszymy takie Tak, słyszeliśmy, jakby się ktoś dławił albo wyrzygiwał płuca, albo jakieś takie dziwne rzeczy robił, to był Przemek. Substancja z gardła. Śluz z gardła, to był. Tak się można. Dlatego trzeba... jest taki biedny teraz. Tak, dajcie mu lajka i subskrypcję. Tak, bardziej niż leku potrzebuje subka. Tak. Teraz planujemy sobie pójść gdzieś na śniadanko, no i na pewno odwiedzić jakąś farmację, żeby cholera postawić na nogi każdego, bo Kubuś też się czuje gorzej. Ja szczerze też nie czuję się w 100%. Od czasu do czasu mi się kaszlnie. No i nie chcemy, żeby to się przerodziło w coś, bo jakby no to jest moment, w którym zaczyna się zaraz nasz drugi etap, czyli Afryka. Wynajęliśmy apartament i ten dzień poświęciliśmy na regenerację sił przed Afryką. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że choroba nie ominie także Bartka. Mamy tutaj siatkę pełną leku, mamy też ogarnięty hotelik, więc po prostu lecimy tam, zawijamy się pod kołderkę, może powstanie jakaś chorobowa nutka, kto wie. Fajnie by to było wpleść, ale bardzo się cieszę, że to się udało w ogóle. Strasznie. No tak, to jest królewski, proszę. No fajny. Jako że Kury już wyzdrowiał, to kiedy my umieraliśmy na noclegu, to Patryk postanowił wybrać się do fryzjera. Moi drodzy, czuję się już zdecydowanie lepiej w porównaniu do poprzednich dni, ale niestety chłopaków rozłożyło to samo co mnie, więc samotnie sobie spaceruję tutaj po Esteponce, po jakimś takim, nie wiem nawet jak określić to, jakieś stare miasto, coś takiego. No i tak sobie spaceruję, aż natknąłem się na barbershop. No i generalnie ja już jestem dosyć zarośnięty, bo u fryzjera byłem jakoś dzień przed wyjazdem, dlatego stwierdziłem, że jako że kręcimy klip, ja muszę być fresh. Będziemy tylko golić boki, bo no troszkę może być to ryzykowne u nieznajomego barbera robić coś więcej. Także będę was update'ował po prostu. No i zobaczymy. Zaczyna się. Proszę bardzo, tutaj tak wyglądam. Musicie sami ocenić, ja jeszcze nie widziałem tego ukłonu, okazało się, zaraz będę to widział. Więc tutaj ziomal nagrywa, jest to naprawdę bardzo zabawne. I zaraz się widzimy po prostu i zobaczymy reakcję Bartka i resztę. Czy jesteś w stanie po zobaczeniu mnie stwierdzić, gdzie byłem? Na treningu czerwonym. Nie. No. No. Ale pan, to otknij, dobrze zrobił. O, no to jest fresh. Dobra, byłem w ciekawym sklepie, to pierwsza zdobycz to jest ogólnie ta torba, w której sobie trzymam moje rzeczy i na przykład kapcie sobie kupiłem i masażer z Bartkiem na pół, bo wszystkich nawet rypią plecy stary od jeżdżenia tym samochodem, więc jest zajebisty masażer, patrz. Ojej, ale cały wibruje. Słuchajcie, choroba, nieważne, nie stopuje nas to. Wstaliśmy po drzemce, troszkę się przebudziliśmy, troszkę się rozruszaliśmy. Ja byłem na mieście, oni widzieli, ja nagrałem. Kuryś był na mieście, ja w tym czasie spałem w apartamencie. W ogóle, ja bym chciał jeszcze wam pokazać, bo studio z auta w końcu zostało zupgrade'owane. Tutaj mamy, proszę bardzo, statyw. Rozumiecie to? Mamy w końcu statyw. Mamy statyw, mamy skład. I będziemy robić hip-hop! Siedzę sobie chory na apartamencie, nie wiem co będzie, o. Chciałem w oczach inny piach, ale jakoś to będzie, o. Dobra, ogólnie widzowie, zmieniliśmy trochę... Troszkę bardzo! Było tak, była muzyka, pod nim powstał tekst, teraz wydupiamy tą muzykę i dodajemy nowy tekst. No, nową muzykę. Nową muzykę. Tekst zostaje ten sam? Tekst zostaje ten sam. Siedzę sobie chory na apartamencie, nie wiem co będzie nam. Kolejny dzień. Ja czułem się troszkę lepiej, została mi tylko chrypka, ale Bartek czuł się coraz gorzej. Ja się czuję ogólnie już dobrze. No gardło mnie tylko boli i mam chrypę i tyle, a tak to git. Ty nie wyglądasz najlepiej. Ja szczerze powiedziawszy nie czuję się również najlepiej. Nie przeszkodzi nam to w dzisiejszej naszej przeprawie do Afryki. Poszliśmy szybciutko na śniadanko, żeby nie brać leków na pusty żołądek i ruszamy na prom do Afryki.
zanim, słuchajcie, skupmy się. Zobaczcie, ale co? Tanger Tickets. Tu? Się kupuje tickety? A nie w porcie normalnie? To Tanger, I want to Tanger, okej, okay, so... Tanger City, next city is good for you at 5 o'clock. Oh, okej, okay, and maybe from Algeciras to Tanger Med? Yes. Ja ciekawie, ile kosztuje ten Tanger w ogóle. You like Tanger Med? Because I'm going to Rabat. It's the same, but this Tanger town, to Rabat directly, if you like. No, I'm going to Rabat. Rabat, it's a quick ferry. Okej, okay, let's yes, get it, yes. Bilety były na godzinę 15, więc musieliśmy jeszcze troszkę poczekać na miejscu, na nasz statek. Za mną stoi Multipla i czekamy na prom. Tutaj są bramki, działa to bardzo podobnie jak na lotnisku. Zaraz zaczyna się check-in, no i po prostu będziemy wjeżdżać na prom. No i potem z promu od razu ciśniemy do Rabatu. A w Rabacie, kochani, czeka na nas influencerka z Maroko, która zabierze nas na jakieś jedzonko i na drugi dzień też również będziemy z nią coś działać, także czekajcie. Hello, what do you need? Ticket. A, okay. This is ticket. Słuchajcie, nic z tego nie rozumiem. Dostałem jakieś karteczki. Nie wiem nic. O, to jest policja. To tutaj już tak nagrywaj, ale na przypale. Bardzo bałem się tych wszystkich kontroli, ale okazało się, że policja i straż graniczna w Maroko jest totalnie wychillowana i mega miła. Ciągle z uśmiechem na twarzy mówili: Welcome in Maroko! Nice car. Thank you. It's our drink. Ah. And for you. Thank you. Strawberry. Yeah, thank you. Jak są mili w ogóle. Bartosz. Bartosz. Hello. Patrick. O, oh, welcome. Jakub. Hello. Let's try. Peszo! No i widzicie, właśnie tak ludzie reagują na Fiata Multiple uklejonego w napoje ekipy. Edycja zimowa, bardzo wam dziękujemy za wsparcie tego wyjazdu. Bez was to się nie udało, bo dobrze nas wsparliście. Fajny sponsorek, a ja sobie popijam. Zobaczcie, za mną jest już nasz prom, który będziemy płynąć do Afryki. Jest mega duży, nigdy w życiu nie byłem na takim statku. Ale big, kurde, mega to jest mocne, naprawdę. Jesteśmy na promie, słuchajcie. No i co, jedziemy upstairs, tak? Jedziemy upstairs do żółtej klatki schodowej. Po wjechaniu na prom musieliśmy udać się do recepcji, żeby pobrać karty wjazdowe, a następnie wypełnić. Trzeba było napisać, na jak długo zostajemy, po co przyjeżdżamy i tak dalej. Wtedy też zdobyłem kolejną pieczątkę w moim paszporcie. Pierwszą w życiu z Afryki. To jest garaż połączony z pociągiem, połączony z galerią handlową. Z lotniskiem. I lotniskiem. I lotniskiem, pływające jeszcze dodatkowo. To jest kino. Ale kino. No i kino jest, stary, co? No jest, jest. No co? Zarąbiste. Co? Ale że w bunkrze nie ma takiej opcji. Co? Biją się po hełmie? Ale że chłop jechał pijany, a każdy pisze, że Bartek 60, bo zadzwonił na policję, a tak naprawdę zrobił coś dobrego, bo ta osoba mogła sprawić komuś krzywdę? Niemożliwe. Dobra, słuchajcie, jest tak. Są tutaj potężne krewetki, takie naprawdę hardkorowe, których ja nie potrafię jeść. No a co, ogólnie to dobre to jedzenie jest, takie spoko, no. Po zjedzeniu byliśmy bardzo zmęczeni, więc skorzystaliśmy z wolnych 1,5 godziny, bo tyle trwała podróż, i poszliśmy spać. A gdy z powrotem wsiedliśmy do auta... No, dawaj, on po prostu stał? Rękę miał tu i trąbił. A mogę też. No. No i po co zacząłeś? Ale co tu się dzieje? Po co? Oni naprawdę zwariowali, nie wiedzą co robią po prostu, bo wyszedł i zaczął. O, i on się zaczął. Patrz. Ale to w restauracji tak samo już była afera. Tak, w restauracji też była afera. Ja to chyba. Bo tu co, cały czas afery, jakieś głupstwa. Po prostu lubią się tak kłócić po prostu chyba. Po wyjechaniu z promu czekała na nas bardzo miła kontrola policyjna. Where are you going? We are going to Rabat. To Rabat. To Rabat. Yes, yes. Okay. We are going to Sahara after. From okay, Poland. Welcome. Yeah. Welcome. Thank you. Słuchajcie, tu jest jakoś wyjątkowo miło. Normalnie pan nas po prostu powiedział: witamy w Maroko. I tyle. Byliśmy pewni, że jesteśmy już wolni, ale czekała nas jeszcze jedna kontrola, w której całe nasze auto zostało prześwietlone potężnym skanerem na ciężarówce. Jesteśmy w Afryce! Kurde! Udało nam się oficjalnie. Nagraliśmy skanowanie. Pan przyszedł i powiedział, że to nie można nagrywać tak dalej tego, bo to jest sensitive. Później w ogóle powiedział, żebym ja wszedł z nim do biura. No i ja wchodzę do biura i strażnik graniczny mówi: o, co tutaj, nagrywałeś coś? Ja mówię: no tak, ale twój kolega mi powiedział, że nie można nagrywać, nie użyjemy tego, spokojnie. Wstał? Stary wstał. Rękę mi mówi... Ciął mi liścia, b***ć. I mówi: welcome in Maroko. To było mocne. Kurczę, pan nas w ogóle sprankował, że tutaj nie ma diesla. No bo on zapytał, bo mamy zapasowe paliwo. Pyta, co to jest? Ja mówię: diesel. A on mówi: a po co ci diesel? Ja mówię: no, bo my tutaj taką podróż mamy, że wiesz, zawsze więcej paliwa mieć. Mówi: a good, bo here we don't have diesel. Mówię: really? I on powiedział, że używają tych wielbłądów dalej.
wjeżdżamy w bramkę, ale jak my potem zapłacimy za to, wiesz, bierzemy bilet, okej, ale jak zapłacimy? Na autostradzie zatrzymaliśmy się na stacji, gdzie pracownik wymienił nam pieniądze na dirhamy, czyli tutejszą walutę, a przy okazji kupiłem kartę SIM z internetem. 4 giga kosztowały 25 zł. Patrzcie, kochani, nagle na ulicy szedł chłop. Mało tego, ja idę, to on nie, że pójdzie szybciej albo się cofnie, on po prostu stanął. Kulturowo już widać jakieś różnice, ale architektura bardzo jest taka sama. Dojechaliśmy do naszego noclegu, gdzie ugościł nas bardzo sympatyczny właściciel. Doradził, gdzie dobrze zjeść w okolicy i co zobaczyć. Od samego początku ludzie w Maroko zrobili na nas niesamowicie dobre wrażenie. No i co tam słychać w wielkim świecie? Właśnie przyjechałem stary z Polski do Maroko, wiesz, do Afryki. Nie może być. A jakim środkiem transportu? Ja ten multimodalny. Co ty prawisz? Starożnie radość. A, daj spokój. Święta, święta i po świętach. Wczoraj w Hiszpanii ja miałem totalną dyndkę, a teraz choroba dopadła Bartka. Za moimi plecami jest Bartek. Bartek, jak się czujesz? Zarąbiście się dobrze czuję. Czuję, że z gardłem jest lepiej, z nosem trochę też, ale teraz mam gorączkę. No jak mam być szczery, to wyglądasz tak, jakbyś upadł na głowę i miał jednego wielkiego siniaka. Wyglądasz strasznie, stary. Więc dzisiejszy film przejmiemy my, Bartek sobie zostanie tutaj na noclegu. No, a my zaraz się widzimy z koleżanką, stropujemy sobie na śniadanko, pokaż nam miasto, także będzie fajnie. Pamiętacie Fatimę, kelnerkę z Hiszpanii? To jest Farah, czyli siostra Fatimy. Jest ona tiktokerką z Maroko i spędzimy z nią dzisiaj cały dzień. Tak przynajmniej myśleliśmy, bo nawet nie wyobrażałem sobie tego, co wydarzy się na drugi dzień. Okej. Okay. Like chicken. Kury. I wanna call you green. It's also green. Yeah, I mean you in Arabic and Moroccan. Ryan. Okay, I am Ryan now. Szeregowiec Ryan. Ryan. Why you are walking on the street? Is normal? Yeah, it's normal. I'm a Polish YouTuber. Hello, I am Ryan and I'm a musician. Polonia. Kurwa, Lewandowski, lecimy! Teraz lecimy na siadanko i oglądajcie dalej, bo dziś działy się serio szalone rzeczy. What? Stay. Stay, we can sit. How long we will go? Like how long? Do you understand me or no? I understand, but how long we will go? How much stops? Okay. I understand you, you're good. Ale ona chyba nie. Marché Central. The place we are going is like local place or for a tourist? It's for a tourist and their local place. Oh, good, good. I don't like only touristic place, you know, real travelers. Ale w ogóle płasko, ale tu jest fajnie jakoś, no, ale jest inaczej. Tu już czuć, że jest inaczej troszkę, faktycznie. No sam ten zamek stary. Inna architektura, palmy. Ale no ciekawie to wygląda tutaj. Ej, dobra, to jest najlepsze tutaj. Słuchajcie, żyjmy zasadami tego kraju, no jak tak się tu przechodzi. A to jest niesamowite, ja pierdzielę, dobra. O, dobra. Ej, uważaj, co? Oni w ogóle nie patrzą. Na wejściu umyliśmy ręce tradycyjną metodą, a potem zajęliśmy miejsce. Najlepszą rzeczą tutaj, którą zobaczyłem, jest to, że na każdym stole jest butelka wody, co jest w ogóle najlepsze, co może być. Zajmę takie menu, niestety wszystko po arabsku, nic nie rozumiem, ale tutaj jest wersja angielska, więc zaraz coś sobie zjemy. Nie rozumiem i tak nic z tego, kompletnie. I posłuchajcie, bo ja wam powiem, bo to akurat Bartka nie ma, jest chory, więc ja powiem ciekawostkę, że Maroko to jest jeden z trzech krajów tak zwanego Magrebu, czyli jakby w średniowieczu była ekspansja arabska na Afrykę i jakby Arabowie przejęli po prostu te tereny, zasiedlili je. No i to jest jakby arabska część Afryki. Maroko, Algieria i Tunezja. It's Arabic zone of Africa. Yes, exactly. Oh my god, very nice. To są dodatki do tego, co będziemy mieli. Chyba tak w ogóle, stary. Totally different kitchen, totally different. Yeah. About alcohol, because Muslims can't drink alcohol. No, I can't, because it's haram. Haram masari. Ej, to tytuł płyty Malika, tylko co to znaczy? Very good. Widzowie, ale już to ja pierdzielę. Sweet. You like it? Mhm. Like gulasz in Poland. O Jezus, taki dobry kurczak. To jest normalny kurczak, ale tak przyprawiony, stary, że... Inaczej, nie? Is this good? Good. A kurczak fajny. Jeszcze sałateczki są mordzia. My nie przejemy tego nigdy. Dołączyła do nas jeszcze rudowłosa koleżanka, która będzie z nami zwiedzać Rabat. Yes. Mówi serce mnie przez ciebie. Że ja kurde wanilę będę puszczał w Afryce arabskim dziewczynom, to już nie spodziewałem. Let's go! Is rapping about the title is to take to your mouth. Okay? But it's about a pizza. But it's about a pizza. Two meanings. Because he is a pizza boy there. Trochę mnie skrinżowało. No to ja mówię. Dobrze, że wytłumaczyłeś koleżankom. Przemek, może nie chcesz piwa? Oh my god. Yes. Let's go there.
ciebie takie jedzenie, że oszalejesz. Dobrze, dziękuję. Dobra. Za nami taki malutki sklepik fajny, bardzo stylowy tutaj. No powiedz to, co mówią. Let's go. Ale to nie ma. Tajny ma? Ty. No. Tajny ma. No i patrz. Correct. I teraz woda będzie. Don't prank me. Patrz, to jest, thank you very much. To jest, słuchajcie, agrowłóklina. Ekologiczna. Oh, it's green, by the way. It's green. So if you are from here, from Morocco, Morocco is in Africa. So you feel like African girl? Yeah. You are African girl. African girl. And strong girl. Strong African girl. Po drodze zaczepiły nas panie, które bardzo natrętnie chciały zrobić nam tatuaże z henny. Mega się cieszę, że się nie zgodziłem. Hentai? A henna, I know. Yeah. No, no, thank you. Ale czemu ona się zgodziła i co ona zapłaci? Zbijane zdjęcie? Nie, to jest strzykawka. Ah, beautiful design. This is real. Do you want scorpion? Yeah, maybe chicken? Lecie, że. Scorpion, papillo, lizio. What is papillo? Papillo. I don't like. Ty masz chusteczkę? Ej, weź potrzymaj to. Co tu się dzieje? Ojej. Patrz, skorpion, jaki kury ma skorpion. To jest skorpion? No tak, szybko, bo i to zasycha, stary. Dobra, weź, wybierz. Ale co mam zrobić z tym? No pieniądze daj. Kury, a daj jej chusteczkę. I don't have. Co? Dodam tylko, że nie ze zwykłego portfela. Let's go! Okej, I give you, no problem. What to do with this? Yeah, I do henna. Jest, została zrobiona właśnie henna. I tutaj też. Tu była henna Fatima, była i nie ma. Dobra, wsiadam, zobaczymy, co się stanie. Do zobaczenia, przyjacielu. Jestem jako chory, ja nie ogarniam totalnie, co się dzieje. Jakby to jest młyn. No jest młyn, ja straszny, nie wiem, mordo. Czołówek aż jedzie. Czyli to jest to, o czym po prostu się zawsze słyszało, co się widziało w telewizorze, stary, nie? Jakby, powiedz, gdzie ty jesteś. A, dobra, widzę, bo my też tutaj. Ej, daj tą koleżankę do telefonu. Dobra. Halo? Ach, ty. Ragat li el wideya. Sawy, mesi muszkiel, ale nie wtora, mesi muszkiel. Czyli taki bolcik z osiedla na osiedle, nie? Jezus Maria. Jaki młyn! You have to go first and we are going after you. Yes. Dobra, co tu się w ogóle działo? Tu krzyczą, ten chłopiec rzecie na niego. Bije go, policjant, patrz. To w Polsce to nie szarpią tak ludźmi. Dobra, kochani, jesteśmy na targu w Maroko. Dużo ciekawych rzeczy, dużo złota, dużo pantofelków. A to jest tradycyjne ubranie dla mężczyzny. No ale dziwnie bym wyglądał w tym. Jakbym to za... Louis V, Gucci, Louis V. Jedziemy. Nie ma różnicy żadnej. Szkoda, że tu są takie rzeczy, bo ogólnie tutaj na pewno jest dużo fajnych też rzeczy. Jakichś takich fajnych klepeczek, fajnych torebek ze skóry, na pewno są wyroby. No, proszę, na przykład tutaj. It looks like Polish, typical Polish. Nie, bo... Tak! Sorry, it's real or no? Nie, no to jest zrobione, to jest grube. Przecież jakie to jest wielkie, stary. O kur... Stary. How much it costs? 9000? 900 euro kosztuje to. This is real? Yes. From snake? Stary, mocna rzecz to jest. Nie wspierajmy takich rzeczy. To jest prawdziwe. Jaja. To są kamienie dla Hani. No. Fajnie to wygląda, naprawdę. Hania, na pewno by cię to spodobało, co? Ale piękne. Minęło trochę czasu, a my aktualnie jesteśmy w drodze, żeby wyprowadzić psa koleżanki w afro na spacer. Dużo już wyniosłem z tego dnia dzisiaj. A mówię wam, to co wydarzy się jutro, to jest już koniec, nie? Będziemy jedli w prawdziwym domu marokańskim, będziemy spali w prawdziwym domu marokańskim, no koniec. Ale nie zapomnijcie, że naszą główną destynacją jest pustynia. Jest pustynia, jest czyli coś totalnie jeszcze bardziej porąbanego, więc naprawdę, czekajcie na to. No way. No way! To jest grane! To już jest absurd jakiś, nie? A ta sobie idzie, ma esę. Why my sister she was eight? Słuchajcie, tak długo zwlekaliśmy. Dokładnie tak. Tak długo zwlekaliśmy, słuchajcie, z wyprowadzeniem psa, że zrobił kupę w domu. Zaraz zobaczymy, jak ta kupa wygląda. Can we record this shit? Why? I am his mother. This is my boy. Shut up. Let's be my Moroccan mommy. No.
Okay. Could you say chrząż brzmi w Trzcinie, w Trzebrzeszynie? Chrząż brzmi w Trzcinie, w Trzebrzeszynie? Chrząż brzmi w Trzcinie. Ja sam tego nie umiem dobrze powiedzieć. Słuchajcie, jest piesek. Jakie życie tu jest! Właśnie, ma jedno oko niebieskie, a drugie brązowe. Jezus, jaki jest piękny, what a beautiful. I love you, doggo. How is his name? Snowy. Snowy, you bad doggo. Oh, can I be your dog, mommy? Ja łamię jakieś wszelkie zasady chyba, kurwa, tej granicy. I am a cat. I wiesz, co będą znowu w komentarzach pisać? Polsko za granicą, hołota. Wy odważylibyście się coś takiego zrobić? Zdobywamy ten świat. Yes, dokładnie tak. Jest, jest, szybry się robi na gocią, mieć się robi na szybry kalowi. Rewolwerowany rewolwerowiec. It's really hard even for us. Yes. And it's How to do it? Like what is this? Aż mu cię odlala. Jadło boli od tego. Hi, how are you? Oh, hello. Yeah, great. Very good. Is this your birthday? Yes. Are you partying now? Yes. You are Stolat, Stolat. Niech żyje, żyje nam. Hey, what's your name? Hakim. Hakim. W parku zebrała się spora grupka osób, więc postanowiliśmy z nimi nagrać ujęcie do klipu. Fiat Multipla i ty, nie wiem jaki plan, nie wiem jaki plan. To właśnie Afnion, dzięki kraj, ej, będziecie Multipla. Dobra, wystarczy, it's good, it's good. Okej, okay, thank you very much. Pokaż fajnie to wygląda? Nie. Kujo. Fala. Ja pierdolę. Nie wierzę w to, nie. Też nie wierzę. Nie wierzę w to, że stary, to jest przesada jakaś. Odlejcie środki. Tak jakbym po rodzie mogli z kim trochę. Totalnie. Jesteśmy teraz w McDonaldzie w Rabacie i będziemy sobie testować właśnie takiego afrykańskiego McDonalda. Ciekawe jestem, jak smakuje. Ciekawe, czy dostaniemy jakieś rabaty tutaj. Tak wygląda ogólny zestaw, gdzie frytki. Ogólnie to jest też w papierze, a tu plastik. Ale jest bardzo fajny sos do frytek, który smakuje totalnie jak almette ze szczypiorkiem. To jest po prostu almette ze szczypiorkiem, mordo. No. A ja tutaj, proszę państwa, zanim jeszcze sprawdzę, popatrzcie. Jest burger maty. Triple cheeseburger. Dobra. No i teraz czas na burgerka, kochani. Oj, ale wie, ogromny burger. Ej, gościu, to będzie coś pysznego. Tak wygląda i lecimy. Ej, to jest ten sos, który smakuje jak kawa, jest pyszny. Po zjedzeniu nadszedł czas pożegnania. A już jutro poznamy rodzinę Farah, która zaprosiła nas do siebie na obiad. Będzie mega grubo, także koniecznie subskrybuj kanał. Okej, okay, we are going. Bye. So bye, girls. To apartment. I gonna go. Ale głupki. Thank you very much. Okay, so in contact. Tak właśnie zakończamy ten dzień. Yes, I can tell in English. And that's why we end of this. And that's how you're tired, okay. Dobra, to jest koniec.